Cześć, witajcie, z tej strony Gladhis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny materiał z gry Subnautica. Kontynuujemy naszą zabawę i na samym początku moje przeprosiny, zapomniałem o kodach niestety na halplate'y i wkleję pod tym odcinkiem, więc jeśli mi jeszcze zapomniał raz, to wybaczcie, napiszcie mi po prostu w komentarzach, a postaram się od razu wkleić. Niestety, czasami wychodzę i zapominam o tym totalnie i po czasie się zorientowałem, a mówię, po co mam wklejać to po kolejnego dnia, jak nikt tego nie zobaczy, bo nie wchodzicie na te same filmy jeszcze raz, bo nie ma po prostu sensu, tak? W każdym razie, jesteśmy w Subnautice i dzisiaj odcinek poświęcony floaterom, czyli tym takim śmiesznym glutkom, które są tutaj. O. Nie taki był pomysł, czemu on spadł pod wodę jak kloc? Okej, nie wnikam. W każdym razie, jest coś takiego jak floater w grze. I to jest raczej stworzenie, które nie jest zbytnio wykorzystywane do czegokolwiek. Możemy je spotkać po prostu takie przyssane do właśnie skałek, dzięki którym te skałki się unoszą i tak dalej, możemy tu przyssać nowego i dzięki temu tak jakby waga tych wszystkich skałek jest zmieniana, przez co on jest w stanie albo bardziej się unosić, albo bardziej opadać. Jak widzicie, teraz powolutku się unosi, jak zabiorę od niego ze trzy pływaki, no to automatycznie siła tych dwóch pływaków będzie, dwóch czy trzech, bo tu jeszcze jest jakiś trzeci pewnie, nie? Siła tych dwóch pływaków będzie na tyle niska, że to wszystko będzie sobie zjeżdżało w dół i niestety nie będzie w stanie utrzymać się tak wysoko, jakbyśmy chcieli. A kiedy zabiorę mu jeszcze jednego floatera, to będzie to jeszcze szybciej. A kiedy zabiorę mu wszystkie, to no wiadomo, a siłą grawitacji poleci po prostu na dno. No i tak samo możemy sobie zbierać tu wszystkie inne floatery. Dzisiaj będziemy też korzystać trochę z komend admina, z tego względu, że... jeśli mogę to w ogóle tak nazwać, komendami admina. Z tego względu, że zrobienie tego wszystkiego fizycznie, tak jakby w postaci zbierania tych wszystkich floaterów, raczej by się nie udało, bo będę próbował różne rzeczy dzisiaj wystrzelić w, jakby to powiedzieć, w kosmos, mogę tak spróbować przynajmniej powiedzieć. Będziemy próbować wystrzeliwać różne rzeczy. Czy to wszystko się uda, czy się nie uda, zobaczymy na pewno z czasem sobie. No ale no, jakbym miał zbierać wszystkie te floatery, to raczej by to się zbytnio nie udało. Więc pierwszą rzecz spróbujemy sobie wyrzucić. A, myśleliście, że o cyklopie? Nie, nie wyrzucimy sobie pierwszego cyklopa. Pierwszego wyrzucimy sobie Seamotha. Przynajmniej spróbujemy, bo on jest tutaj zaparkowany. Musimy go sobie złapać i sobie nim najpierw wypłynąć. To jest oczywiście lekko pobagowane. No, proszę bardzo, cyk i tu. Już. Seamotha jest o wiele mniejszy, jest o wiele łatwiejszy do wyrzucenia na powierzchnię, więc to będzie pierwsza rzecz, którą spróbujemy zrobić. Dobrze, jest. Ciach. Bardzo dobrze, teraz jeszcze tylko będę sobie wpisywał komendę na dzień, żebyśmy widzieli w ogóle cokolwiek, tak? Ciach. A, trochę bliżej. A jak widzicie, one się tu całkiem ładnie przyklejają. No i powolutku nasz Seamotha tutaj przy pomocy czterech glutków, o, one tutaj do najbliższego tego się przyklejają. Czy on się wróci? Wrócił się, bardzo ładnie. No i jak widzicie, on zaczyna się powolutku unosić. Mogę do niego tak tu jeszcze przyklejać więcej tych pływaków, no i czym więcej ich tu będzie, no to wiadomo, tym większa siła wyporności i będzie tym szybciej po prostu go wyrzucać. Ja wiedziałem sobie, że Seamotha może się aż tak obracać, ale okej, nie będę w to wnikał. Proszę bardzo, no i widzicie, że możemy bez większego problemu takiego sobie Seamotha wyrzucić po prostu na powierzchnię. Więc w nagłych wypadkach, jeśli byście mieli tylko pod ręką, przez przypadek, 20 floaterów, możecie je umieścić na swoim Seamothie, dzięki czemu on będzie w stanie unosić się i po prostu wypłynie. Na pewno bardzo sensowne wyjaśnienie i wytłumaczenie, dobrze. To udało nam się zrobić, więc spróbujemy teraz z czymś nieco większym. Jest to Antileviathan nasz oczywiście, którym sobie pływaliśmy przez praktycznie całą grę fabularną. Zobaczymy, na ile to wszystko wyjdzie, czy da radę to w ogóle wyrzucić, czy nie da rady tego wyrzucić. Ciach. O! Dźwięki co najmniej dziwne, więc spróbujemy. Postaram się wszystkie mniej więcej umieścić. O, jak widzicie, już powolutku płynie sobie do góry. Spróbujmy jeszcze coś umieścić na końcu bardziej, żeby to jakoś w miarę regularnie leciało. Ciach i ciach. No i w sumie tych floaterów mamy ile obecnie? 2, 3, 6. Dobrze mówię? 6. No jak widzicie, statek jest w stanie bez większego problemu wydostać się na powierzchnię. Mógłbym tu jeszcze mu podorzucać trochę. Ciach, tych floaterów jak najbardziej. Tutaj troszeczkę źle zrobiłem, bo rzuciłem mu na, nie wiem, ten silnik czy coś takiego. Nie wiem, cokolwiek. Rzucimy to tak. O! Źle! Halo, źle! Nie tak miało polecieć, tu niech poleci za to jeszcze jeden. No i jak widzicie, jest w stanie bez większego również problemu naszego cyklopa wydostać, jeśli byśmy w ogóle tego potrzebowali kiedyś. No, zaraz sobie wypłynie tutaj na powierzchnię tak całkowicie. Proszę bardzo. No i już
mamy dowód, że rzeczywiście da radę tak to zrobić, żeby sobie Antleviathan wypłynął bez większych jakichś tam problemów. No i w momencie, kiedy mu zabierzemy te wszystkie floatery... O Jezus! Come on! Nie rób mi takich dziwnych rzeczy tutaj, gro. Gra niestety czasami ścina podczas próby niby wejścia na tego cyklopa, ale ja tak naprawdę nie chcę na niego wchodzić, jak gra rozumie to jakoś zupełnie inaczej. Nie będę w to wnikał. W każdym razie, pozbieramy sobie te floatery. Jak widzicie, one się w różnych, najprzyróżniastych miejscach przytrzymują. No i ostatnia rzecz, którą chcieliście, żebym zrobił, bardziej, jakby nie patrzeć, to chcieliście, żebym spróbował wystrzelić Riffbacka w kosmos. I czy jest to możliwe? Nie wiem, czy pływaki się do niego przyklejają? Przyklejają się do niego. Więc możemy spróbować wystrzelić sobie Riffbacka. Do niego postaram się przykleić wszystkie tutaj te, które mam pływaki. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Bo on jest całkiem sporym stworzeniem i on wydaje mi się przynajmniej, że on ma trochę inną fizykę niż cała reszta stworzeń w tej grze. Proszę bardzo, pyk pyk. On tutaj, jak widzicie, sobie pompuje powietrze jakieś. Nie do końca się zawsze interesowałem, jak on sobie tu działa. Ciekawe jestem, ile jeszcze tych floaterów mam. Czy te floatery, które uzbierałem, będą w stanie mi wystarczyć na to? Czy w ogóle jest to możliwe? Bo nie jestem świadom, czy jest to możliwe, czy nie. Na razie lecimy. To był ostatni. Dobra. Czy on cokolwiek w ogóle wydostaje się? Wydaje mi się, że ma lekki opór, ale chyba nie. Item floater. Zrobimy sobie jeszcze 20 floaterów w takim razie. No i tu mogę akurat bez większego problemu sobie wystrzeliwać je, zobaczymy, jak to pójdzie zaraz. A myślę, że będzie ich tu ogólnie ze 30, 40, coś takiego. Zobaczymy, czy jest to w stanie. Pewnie będzie chcieli też jakieś wystrzeliwanie z Emperora, Reaper Leviathana. Jeśli byście chcieli, czy Ghost Leviathana, dajcie znać, postaram się coś takiego ogarnąć i postaram się wam coś takiego zrobić. Zobaczymy, czy jest to w ogóle możliwe. Wtedy postaram się zrobić po prostu dodatkowy odcinek specjalnie dla was. Czemuż by nie? Czemuż by nie? Możemy w końcu popróbować. Zaraz powinny mi się floatery skończyć i zobaczymy. Jak widzicie, wygląda to dziwnie, bo jego hitboxy są trochę inne niż wszystkich innych rzeczy. Wydaje mi się, obecnie wydaje mi się, że nic się z tym nie stało. Nie wiem, ile tych floaterów bym musiał tu doczepić, szczerze mówiąc. Mogę tak sobie je doczepiać jeden po drugim, ale czy to w ogóle cokolwiek zmieni? Zmienimy sobie jeszcze na dzień, żeby po prostu wszystko o wiele lepiej widzieć. Powiem wam tak, postaram się ich tu doczepić jeszcze trochę, zobaczymy, czy w ogóle to cokolwiek zmieni. I usłyszymy się zaraz. Spróbuję też kilka mniejszych stworzeń wystrzelić, myślę, że z nimi akurat nie będzie większego problemu. Chociaż może stworzenia ogólnie w tej grze są zrobione tak, że się ich po prostu wystrzelić nie da. O, czyżby moi drodzy? Chyba zaczęło to jakkolwiek na niego wpływać, tak mi się przynajmniej wydaje, bo zaczął się lekko wydostawać ponad taflę wody. Nie wiem, czy do końca to moja zasługa, czy nie, bo one czasami tak mają, ale coś zaczyna działać. I powiem wam, że w chwili obecnej ma około 100 tych floaterów obok siebie. Więc zobaczymy, czy zaraz będzie w stanie jeszcze dalej wypłynąć, czy to po prostu coś związanego z samą grą, że rzeczywiście po prostu wyrzuca go na górę, czy nie wyrzuca go na górę. Ja staram się cały czas przebić. Widzicie, że wygląda to co najmniej komicznie w chwili obecnej. A jeśli chodzi o to, nie wyobrażam sobie też zbierania takiej chorej ilości floaterów, jeśli chodzi o tryb survivalowy, bo to jest po prostu jakaś masakra. Dodatkowo cały czas gdzieś tam muszę sobie wklepywać dzień, żeby po prostu nie było zbyt ciemno, żebym cokolwiek w ogóle widział też, jakby nie patrzeć. Na razie idzie nieźle. Zobaczymy, czy coś jeszcze. Możliwe, że to jest w ogóle maksimum, które jesteśmy w stanie osiągnąć. Tak mi się zresztą wydaje. Jak wyrzucę to, to powinno być w okolicy 120-130 tych wszystkich floaterów naokoło niego. Plus nie jestem pewien, czy niektóre nie znikają. To też jest inna kwestia. Niestety nie wiem tego. Więc róbmy floaterami, co tylko się da. Mógłbym jeszcze na Pepera rzucić, który będzie uciekał, więc nie trafię go niestety. Dobra, tam jeden floater postanowił go gonić, ale chyba wrócił. Okej. Także mamy około 120-130. Jak widzicie, Riffback jest zdecydowanie ponad wodą i wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej niż powinien być, więc tak, da się Riffbacka wyrzucić, niestety nie w kosmos gdzieś jakoś strasznie, bo on jest dosyć ciężki, ale da się go na pewno podwyższyć do takiej śmiesznej wysokości, żeby po prostu był troszkę zaniżony. Zaniżony? Nie wiem, co chciałem powiedzieć. W każdym razie
widzicie efekt tego wszystkiego, że rzeczywiście coś tam się da z nim zrobić. Więc spróbujemy sobie dać jeszcze tych floaterów 20 i spróbujemy poławić się z innymi stworzeniami, takimi jak chociażby gazopody, które widziałem, że tutaj sobie pływały, bo chciałbym zobaczyć. O, tu jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym. O, Rabbit Ray. Pytanie, czy jest w stanie to zrobić. Halo, tu jest Rabbit Ray. Ciach. A, nie złapało go. Halo, Rabbit Ray też mógłby być fajny. Ciach, dwa. A, nie udało się trzeciego. Ej, to jest całkiem wytrzymałe. Dwie sztuki i nic. Jak na takie małe stworzenie. No dobra, spróbujmy z gazopodami. On będzie we mnie strzelał, więc to jest największy problem jego. Okej, okay, będzie się przyklejał też. Bardzo dobrze. Musimy tylko podpłynąć troszeczkę bardziej. Mam nadzieję, że nie dostanę nie wiadomo ilu obrażeń. Dobrze, ciach. To nie jest większy problem. Ja tutaj chciałbym ci poprzyklejać trochę tych pływaczków. Dobra, masz 3, masz 4, jeszcze jeden. Nie, jeszcze jeden, jeszcze nie chcę dostawać kulkami. Zabieraj je ode mnie. Okej, zaczął wypływać trochę bardziej, ale zaczął też uciekać. Tak jakby dostał obrażenia czy cokolwiek. Ciach. Dobra, jest. Wydaje mi się, że rzeczywiście teraz ma problem z poruszaniem się trochę większy niż miał obecnie. Możemy mu jeszcze wrzucić kilka tych floaterów. Niestety one troszeczkę lagują grę, no bo to są zawsze rzeczy, które poruszają się samoistnie. Wydaje mi się, że tak, że ma problem troszkę większy. Teraz mam mniej więcej taką ilość, jaką miał wcześniej Seamoth chociażby nasz. I widzicie, że jak próbuje płynąć w dół, no to ma rzeczywiście problem, więc na pewno wpływa to jakkolwiek na stworzenia, które żyją sobie w Subnautice. Rabbit Ray niestety jest troszeczkę za szybki, ale spróbujemy sobie jeszcze na taki grand finale wystrzelić jakkolwiek bardziej nasz ponton. Początkowy po prostu pontonik, czemu nie? Po prostu możemy zobaczyć, czy 20 tak jakby tych floaterów jest w stanie w ogóle cokolwiek zrobić z tym wszystkim. Postaram się umieścić na mniej więcej jednej stronie, żeby widzieć, czy rzeczywiście ten ponton się przekrzywi, czy się nie przekrzywi. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na chwilę obecną gdzieś z 10 sztuk zostało wyrzuconych. Szczerze niespecjalnie mi wygląda, jakby jakkolwiek nasz ponton się miał tym przejmować. Możliwe, że on jest po prostu umiejscowiony na stałe w jednym miejscu i nie da rady nic z tym więcej zrobić. Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze z kilka sztuk, ze 3, 2 sztuki, coś takiego. No, właśnie. Także jak widzicie, ja bym powiedział, że się nie ruszył. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ja, według mnie nie poruszył się. Jak jestem też tutaj, to nie wyczułem jakoś strasznie, żeby gdzieś z której strony było niżej, z której strony było wyżej. No niestety, no tak to wygląda. Więc stworzenia tak, takie rzeczy, które są chociażby tutaj na stałe przymocowane, no niestety nie. Tutaj też jest coś śmiesznego. Grzybek, którego w ogóle nie powinno być. Okej, okay, nie wnikam w takim razie. Więc stworzenie jak najbardziej wpływa, tak jak widzicie, gazopod ma większy problem z płynięciem w dół, chociaż i tak sobie jakoś całkiem nieźle radzi. Zakładam, że tutaj nie jest jakoś zrobione, jeśli chodzi o tą wyporność całą. Możliwe, że gazopod potrzebował na przykład 50 sztuk, a na przykład Pepper potrzebowałby sztuk, nie wiem, 70, bo nie jest to po prostu jakoś tam zoptymalizowane, jeśli chodzi o to. Także udało nam się sprawdzić większość stworzeń i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Jeśli byście chcieli, typujcie je oczywiście w sekcji komentarzy, postaram się je wszystkie sprawdzić i zobaczyć. Również kody do Halplate'ów znajdziecie w komentarzach. Trzymajcie się ciepło, no i pa pa!